Teraz przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie, naprawdę wielkim brawem powitać naszego honorowego gościa, pana Feliksa Prusiewicza, który mimo 94 lat życia. Dziękuję. Spotkanie będzie prowadził, mam nadzieję, że mogę powiedzieć, przyjaciel naszego stowarzyszenia, niezwykły człowiek, wrocławianin, pan Stanisław Sokowski, którego chyba nie trzeba jeszcze pisać. Właściwie powstaje takie pytanie, właściwie seria pytań, co się takiego stało, że gromadzimy się, chcemy coś wiedzieć, jaki sens ma tego typu spotkanie. Ile lat temu to było, nie wszyscy wiedzą. Dlatego też pamięć jest gwarantem, w którym mieszczą się wszystkie daty, wszystkie miejsca, wszystkie okoliczności. Ale tę pamięć trzeba budować. Ona sama siebie nie zbuduje. Dlatego pamięć jest taką podstawową kategorią życia ludzkiego. W momencie, gdybyśmy stracili pamięć, tracimy wszystko. Przestajemy być ludźmi, którzy rozumieją świat. A szczególnie, jeśli patrzymy na dzieje, nadzieje świata czy nadzieje Polski, to te dzieje są wyznaczane jakimiś rytmami, jakimiś wydarzeniami, które znaczą poszczególne epoki i nadają im jakiś wymiar, coś o tych wydarzeniach mówią. Jedne fakty są bardziej dramatyczne, inne mniej dramatyczne, inne są komiczne, jeszcze inne są tragiczne, a te, które spotykają Polaków w ciągu ostatnich 100 lat, to są bardzo dramatyczne, nacechowane wieloma zbrodniami. I dzisiaj chcielibyśmy tutaj z panem Feliksem porozmawiać, opowiedzieć państwu, bo jesteśmy obaj świadkami największej, najstraszliwszej, najbardziej przerażającej zbrodni, jaka miała miejsce, coś tam aparat nasz, jaka miała miejsce w dziejach Rzeczypospolitej. I to, co mówię, proszę państwa, to nie jest na wyrost, bo w tysiącletniej historii Polaków zdarzały się zbrodnie okrutne, ale to, co fachowcy, co historycy nazywają ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem, to się zdarzyło tylko nam, Polakom. Bo akty ludobójstwa są znane niemalże od zarania dziejów. Wiek XX obfituje w takie akty ludobójstwa, zaczynając od ludobójstwa niemieckiego w Afryce, o czym my prawie nie wiemy, a było takie ludobójstwo w 1904-1905 roku, kiedy Niemcy wymordowali około 100 tysięcy Afrykańczyków z Afryki Południowej. Następne wielkie ludobójstwo to było ludobójstwo Turków na Ormianach oraz na Grekach, 1915 rok. Wówczas wymordowano 150 500 000, 1,5 miliona Ormian i około 300 tysięcy Greków, a także kilka innych ludów. No a potem były kolejne zbrodnie i właśnie dochodzimy do tej najokrutniejszej, najbardziej perfidnej, najbardziej wyrachowanej, najbardziej przewrotnej, do zbrodni ukraińskiej. Kiedy się ona zaczęła? My na ogół i nawet w naszej ulotce na ogół używamy takiego pojęcia zbrodnia wołyńska. I pod tym hasłem my znamy tę zbrodnię. Ale co to znaczy zbrodnia wołyńska? Ona nas odwołuje tylko do jednego regionu, do Wołynia. Przypomnijmy, że Kresy przedwojenne miały 8 województw. Od północy Białystok, Wilno, Nowogródek i Polesie. Od południa Wołyń, Tarnopol, Lwów i Stanisławów.
I my dzisiaj głównie będziemy się zajmować tymi województwami południowymi. I zbrodnia ludobójstwa zaczęła się w tych czterech województwach. A dokładniej mówiąc, w województwie tarnopolskim. A więc używamy hasła Wołyń jako symbolu wszystkich zbrodni na tamtym terenie. Wszystkich zbrodni, które miały miejsce na tamtych ziemiach. Mówimy Wołyń, ale wyobraźnie widzimy ten ogromny obszar, który obejmuje te cztery województwa wymienione, Tarnopol, Lwów, Stanisławów i Wołyń, ale oprócz tego jeszcze Polesie, oprócz tego jeszcze Lubelskie województwo i jeszcze oprócz tego województwo krakowskie. Czyli w sumie zbrodnie ukraińskie dotknęły siedmiu województw. Siedmiu województw. Może pan usiądzie, będzie panu łatwiej. Siedem województw stało, płynęły, przez te siedem województw płynęły rzeki polskiej krwi. A co było początkiem? Która wieś, który region, który powiat? O tym bardzo mało wiemy. Ja państwu o tym powiem, dlatego że wiem to z autopsji, ponieważ pierwsze zbrodnie dokonały się w powiecie Podhajce, w województwie tarnopolskim. To było 17 września. Sowieci napadają na Polskę. W tym samym dniu, 17 września, Ukraińcy uderzają w trzech powiatach na Polaków. Powiat Podhajce, Buczacz i Brzeżany. Trzy powiaty są mordowane dzień po dniu, od 17 września, w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Ofiarami tych mordów pada około 20 kilku wiosek w województwie tarnopolskim. I to jest pierwsza fala mordów, pierwsza fala tej straszliwej rzezi. Następnie ta fala przesuwa się na północ i ruchami różnymi przenosi się do województwa wołyńskiego i rozpala się dopiero w województwie wołyńskim w 1942 roku, a największe apogeum tej zbrodni rozpoczyna się 11 lipca 1943 roku. Dlatego spotykamy się 11 lipca 1943 roku, że apogeum, czyli ta fala największa, ten szczyt tych zbrodni, w tym dniu objął ogromne terytorium Wołynia. W ciągu jednego dnia, to jest niedziela, 11 lipca 1943 roku, ludzie idą do kościołów, modlą się, kapłanie są przy ołtarzach, ministranci i w tym samym czasie bandy ukraińskiej powstańczej armii napadają na kościoły, na ludzi zgromadzonych w tych świątyniach i mordują. Mordy miały charakter przerażający. Wrócę do początku na moment. To, co się stało w tej pierwszej wsi w powiecie Podhajce, ta wieś nazywała się Slawentem, 17 września 1939 roku. To, co się stało w tej wsi, później miało taki sam przebieg na całych Kresach. A co się stało? To była nieduża wieś polsko-ukraińska. 17 września napadają mordercy na tę wieś i wyciągają z chat, z domów, z różnych miejsc, gdzie się znajdują Polacy, przy pomocy siekier, wideł, noży, bagnetów, kamieni, sierpów i tych takich najbardziej prymitywnych narzędzi mordują niewinnych, zaskoczonych ludzi. Jednym z takich charakterystycznych mordów, który wtedy miał miejsce, opowiem o dwóch, ale jeden charakterystyczny to był taki, że miejscowa nauczycielka, która ukryła się gdzieś tam w chruście, wśród drzew, została wyciągnięta. Prosimy wyłączyć przy okazji komórki, bo one nam bardzo przeszkadzają. Nauczycielka ta została wyciągnięta z miejsc spośród tego chrustu.
I przez całą noc gwałcona była przez kilkudziesięciu zbirów. Przez całą noc. A nad ranem, kiedy zrobili swoje, zaczęli ją mordować. I jeszcze przez kilka godzin ją mordowali. To jest jeden z przykładów technologii mordowania. Drugi przykład. Żona kierownika szkoły w tej miejscowości, która była w 9 miesiącu ciąży, została zaprowadzona, bo ukrywała się gdzieś tam na zewnątrz, w stodole czy w stajni, zaprowadzona do domu, rozcięto jej brzuch, a następnie zamordowano dziecko znajdujące się w jej łonie. Pokazuję Państwu dość okrutne sceny, po to, żebyście Państwo zrozumieli, że nie tylko ten mechanizm zbrodniczy tutaj działa, prawda, te widły, te piły, te noże, te siekiery, ale też działa coś jeszcze. Działa jakaś diabelska, perfidna wyobraźnia tych ludzi. Nie strzelali, tak jak to normalnie się zabija ludzi, tylko męczyli, znęcali się nad nimi, godzinami całymi. W różnych miejscach to przebiegało bardzo różnie. Ale ten początek, ta wieś, prosimy techników, coś tam nie działa. Ta wieś, ten początek zbrodni jest wstępem do wielkiej fali mordowania Polaków na całych Kresach. I znowu wracamy do 11 lipca 1943 roku, kiedy napadają na kościoły, albo podpalają kościoły z zewnątrz i ludzie płoną w środku, albo wchodzą siekierami i piłami, czasami piłami, i rozcinają ludzi na pół, mordując po kolei wszystkich. W tym dniu, w jednym dniu, 11 lipca 1943 roku, zostało wymordowanych 99 miejscowości. Czyli to było zaplanowane, była cała strategia, dużo wcześniej przygotowana koncepcja, plan, rysunek jakiś, prawda? Musieli sobie to przygotować dużo wcześniej. Zaplanowali i wieś po wsi, kościół po kościele mordują. Kapłani, ministranci padają ofiarami przy ołtarzu. To są niedokończone msze święte. W trakcie tych mordów, tych 99 miejscowości, zostaje zamordowane kilkanaście tysięcy Polaków. I to było, jak mówię, to apogeum, ten szczyt zbrodni na Wołyniu. Ale zbrodnia trwa. Ponieważ ona zaczęła się, powtarzam, z województwa tarnopolskiego, idzie na północ do województwa wołyńskiego. Tam ten płomień, te rzeki krwi płyną mniej więcej od lutego 1943 roku. Chociaż pierwszą wsią, czy przysiółkiem, który na Wołyniu zostaje w pień wymordowany, i o tym będzie mówić pan Felix, to była właśnie jego wieś. I on o tym dokładnie już powie. To był 1942 rok, a my mówimy tutaj o 1943. Czyli ta fala wielkich mordów ogarnia Wołyń w 1943 roku i mniej więcej od 40. Od lutego 1943 roku do października 1943 roku Wołyń zostaje wymordowany. Fala trzecia to jest ta, która przesuwa się z Wołynia znowu do województwa tarnopolskiego i pierwszą wsią, która zostaje w tym województwie mordowana w sposób przerażający, to jest Huta Pieniacka. Być może Państwo już słyszeli, to była jedna z najbardziej przerażających mordów. O samej Hucie Pieniackiej można by opowiadać godzinami. To była typowo polska wieś. Broniła się przez wiele miesięcy przed napadami
Było tam AK, Armia Krajowa. Dzięki Armii Krajowej przez pewien czas udało się wybronić ludność. No ale w końcu, kiedy wezwali Ukraińcy na pomoc dywizję SS Galicję, no to już wtedy wieś stała się bezradna. To jest potężna siła, potężna broń, dobra strategia niemiecka, prawda, oni potrafią to robić. Otoczyli wieś ze wszystkich stron, zgonili ludność do kościoła i do szkoły. Jasna chuj. Proszę go włączyć. Jak robić chuj? Nie umiem tego włączyć. Proszę pomóc panu Franciszkowi. Kto pomoże potrafić chuj? Kto panu pomoże wyłączyć? Bo to jest zero, ja ci znam. Dobrze, dobrze. Najlepiej to butem. Niekoniecznie musimy butem się na tym znać. Tak. Także Huta Pieniacka była tym trzecim ogniwem, który rozpoczyna trzecią falę mordów i ona ogarnia, ta trzecia fala mordów ogarnia już województwo tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie, lubelskie, krakowskie i poleskie. To jest rok 44 i 45, a także później sięga jeszcze naszych Bieszczad, gdzie bandy UPA, ukraińskie bandy UPA kryją się i tam do 47 roku jeszcze grasują i później dopiero już nowa rzeczywistość, kiedy sobie musiała z nimi poradzić i wtedy był ten tak zwana akcja Wisła. Ja pokazałem Państwu taką mapę zbrodni, w dużym skrócie oczywiście, bo gdybym chciał dokładnie opowiadać powiat po powiecie, to by trwało bardzo długo, a mniej więcej mamy taką wiedzę. Jest kilku autorów książek, którzy bardzo dokładnie opisali te zbrodnie. Jest tutaj we Wrocławiu pan Siekierka, który opisał zbrodnie w województwie lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim. Państwo Siemaszkowie opisali Woły. Zgodnie z ich badaniami na Wołyniu zginęło około 60 tysięcy Polaków. Zgodnie z badaniami pana Siekierki, a także innych autorów, na całych Kresach zginęło około 200 tysięcy Polaków. No. Nie bardzo wiem, co znaczą te brawa. Jak to te brawa? Proszę Państwa, ten fakt dowodzi, jak straszliwe były mordy, jakich w sposób przerażająco dokonywano. I my po 73 latach do tej pory nie możemy się doczekać sprawiedliwości, żeby polski rząd, polska władza potępiła oficjalnie te zbrodnie. Potępiła w postaci aktu prawnego, nie tylko słownie, prawda, przy jakimś pomniku, ale potępiła w postaci ustawy. My bardzo chcemy, jako Kresowianie, mieć jeden dzień w roku, jeden dzień, w którym byśmy mogli pójść do kościoła, pod pomnik, na cmentarz, pomodlić się i opłakiwać tych naszych krewnych. Każdy z nas, Kresowian, a na tej sali jest na pewno wielu, wie, że nie mamy takiej możliwości w tej chwili oficjalnie w tym znaczeniu, że nie ma takiego dokumentu, nie ma takiej ustawy, która by gwarantowała potępienie zbrodni ukraińskich nazistów, ukraińskich nacjonalistów. Nie mamy takiej ustawy i dlatego 11 lipca gromadzimy się w różnych miejscach kraju i przypominamy, że jesteśmy, że pamiętamy, że nigdy tej zbrodni nie zapomnimy, bez względu na to, jak reagują na to poszczególne rządy. I tutaj, kiedy mówię rządy, to nie myślę o jakimś konkretnym rządzie, tylko mówię o całym ciągu historycznych stanowisk, poszczególnych orientacji politycznych, które omijały ten wątek kresowy z różnych powodów. Z jakich, to możemy tutaj w trakcie dyskusji sobie zadać pytanie i na nie odpowiedzieć. Ja Państwu przedstawiłem ten bardzo szeroki
taki plan zbrodni. Natomiast prosiłem pana Feliksa, żeby opowiedział bardzo dokładnie, co się zdarzyło w jego wsi. Ponieważ to, co się zdarzyło w jego wsi, to był początek zbrodni na Wołyniu. Zanim rozpoczęła się ta wielka fala 11 lipca, to był rok 42 i wtedy właśnie to, co się stało, to stało się w tej właśnie miejscowości. Panie bardzo, proszę na pomoc. Butem. Nie, kiedy można to wyciszyć, tylko trzeba wiedzieć. Dobrze. No. Tak, przepraszam. Już najbardziej. Nic się nie stało. Tak, przepraszam Państwa. Nic się nie stało. Ale troszkę było gorzej w tych czasach, jak myśmy żyli. Tak, to teraz oddaję głos panu Feliksowi. I pan Feliks opowie o tym, co się zdarzyło w jego wsi i jak on przeżył tamten czas. Bardzo proszę. Może pan się. Nie, ja wolę stać. Ja mogę stać. Witam serdecznie Państwa i przepraszam za to zamieszanie z moją komórką, to się stało, no. Ale chciałem powiedzieć tak, pan Stanisław mówił, że faktycznie zaczęły się tam te mordy w 1939 roku na Kresach Wschodnich, Południowych, tam pod Hajcach i tam w Tarnopolskim województwie, ale właściwie UPO-wskie działanie terrorystyczne rozpoczęło się od Wołynia. Dlaczego? Dlatego, że Wołyń miał największą populację ukraińską. Według statystyki więcej niż 5, jak 1 do 5 stanowiliśmy my Polacy w stosunku do Ukraińców. Czyli rozproszeni byliśmy bardzo. Polskie kolonie były małe, natomiast otaczały nas wszędzie wielkie wsie ukraińskie. I żyliśmy z sobą w zgodzie, nawet przyjaźni. Ukraińcy to naród taki sam jak my. Po prostu oni gościnni, serdeczni. Tylko Ukraińcy i to naród taki no, prostoduszny, prostoduszny, ale łatwy do manipulacji. Właśnie stamtąd, z południa, z Lwowa, z Tarnopola i ze Stanisławskiego przyszli emisariusze nacjonalistyczni, zaczęli robić zebrania i wmawiać Ukraińców, że jak wyryżecie raków, będzie ziemia wasza. A chłop ukraiński nie tak aspirował do niepodległości i samodzielności, jak jemu ziemi trzeba było. A jak Polaków wypędzą, to dobro wszystkie zabiorą, ziemi będą mieli i to są się właśnie w ten sposób nacjonaliści ich zdobyli, że niektórzy młodzi chwycili karabiny, jak już miał karabin, na to imponował dziewczynom, to ten drugi poszedł i tak się zrobiła banda, która wspierana przez te. A same mordy zaczęły się wtedy, jak policja ukraińska, która była w służbie u Niemców, dużo ich było, we wszystkich miastach i miasteczkach byli policjanci ukraińscy, szucwani tak zwani, jak oni umówili się z sobą i w początkach września, marca, w jednym dniu opuścili Niemców i poszli w teren, połączyli się z bandami UPA. Wtedy zobaczyliśmy dymy w czasie dnia, luny w czasie nocy. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dopiero na drugi dzień widzimy, ludzie uciekają, poparzeni, pobici. Niektórzy wbili się tylko. Nie chciało się wiedzieć, kto to robi, co to się dzieje. To było okropne. Ja to na własne oczy widziałem. Byłem wtedy w Łódzku, przy katedrze. Bo ja się troszkę wychodzę do przodu, było wcześniejsze rzeczy, a potem mówię. Przy katedrze zobaczyłem tych ludzi, byli tam pochyleni, księża, lekarza tam. Mówią, że to Ukraińcy mordują. No, i mówią, że to były konflikty polsko-ukraińskie. Nie, to był napad nagły, zupełnie na niespodziewanych, spokojnych ludzi, którzy byli całkowicie pozbawieni bazy obronnej jakiejkolwiek. Nie wiedzieli, gdzie mają się podjąć, gdzie mają się schować. Nie mieli żadnych szans ucieczki. I ufali swoim sąsiadom. Oni mówili, nie wtykajcie, my was obronimy. I oni mówili, życzycie prawdę. Ale potem okazało się, że rozfanatyzowane bandy z nimi się też nie liczą. I ludzie ginęli. Ten, kto uwierzył Ukraińcom, zginął. Chociaż ci Ukraińcy może i szczerze mówili. To taki wstęp. A teraz ja powiem o swoich właśnie. Co mnie dotknęło w tej nieszczęściu. Więc ja się urodziłem
w 1901 roku, jak wojna wybuchła, już miałem 18 lat, byłem takim no, obserwatorem, tak miałem wyłoszoną percepcję na te wszystkie zjawiska, które się działy. Wszystko obserwowałem, widziałem i w 1939 roku, jak wojna wybuchła, przyszli do nas Rosjanie. No to ucierpieliśmy też, bo były wywózki na Sybir. Byliśmy tą grupą etniczną na Wołyniu, która była dyskryminowana. Natomiast Ukraińcy i Żydzi nie. Ukraińcy i Żydów nie wywozili na Sybir, tylko Polaków. Z kręgu mojej rodziny wywieziono dwie rodziny, które tam prawie właściwie całkowicie zginęły. Tam niektórzy tylko resztki wrócili. No i tak to właśnie. Potem przyszli Niemcy, to paradoksalnie, myśmy się cieszyli, że idą Niemcy, bo myśleliśmy tak, ten azjatycki tyran odszedł, przychodzi do nas okupant drugi, ale może bardziej cywilizowany. Może on będzie inny, okazał się też taki sam jak on. No, jak było z moją rodzinną miejscowością? Ja mieszkałem w pięknym, położonym miejscu, takim w lasach, w przepięknej okolice, Obórki się nazywały. Tam mieszkało tylko 11 rodzin polskich. Przeważnie z Powinowicami, wszyscy kuzyni. Spokojnie żyliśmy w sąsiedztwie dużej wsi ukraińskiej. Kilometr przez las była ta wieś, to było nasze sołectwo. Sołtysem był zawsze przed wojną Ukrainiec. I wtedy, jak już byli Niemcy, jak zaczęli emisariusze ci chodzić, to jeszcze na razie nie mordowali Polaków. Gdzieniegdzie pojedyncze były porwania, tam przez tak zwanych nieznanych sprawców, ale już widzieli, to sprawa Ukraińców. Ale jeszcze masowych mordów nie było. Natomiast 11 listopada 1942 roku, w dzień Święta Niepodległości, okrążyła naszą kolonię cała banda ukraińskich szucmanów, może ze 100, i aresztowali wszystkich mężczyzn. Ja wtedy między palcami im uciekłem, nie wiedząc nawet jak, co, po prostu Matka Boska mnie uratowała. Tak, wierzę to głęboko. I ja wtedy ocalałem, ale moich dwóch braci i wszyscy mężczyźni, 14 osób, zostali aresztowani, powiązani, pobici niemiłosiernie i do więzienia zawzięli do cumania. To była środa, 11 listopada. Na drugi dzień jest czwartek, ja przychodzę do domu, bo ja byłem wtedy w Rudnikach Wsi tej, tam się ukryłem. I przyszedłem, byłem w domu cały, bo przecież tragedia, wszystkich aresztowali, ale nikt nie myślał o tym, że będzie coś gorszego. Tymczasem w piątek rano babcia moja chodzi, bo była bardzo taka religijna, z różańcem i błaga mnie, żebym wyszedł, bo mogą przyjść i mnie aresztują. No ja rzekł po prostu, żeby tej babci oszczędzić ją, wyszedłem w ostatniej chwili. Już jak tylko znalazłem się w lesie, posłuchałem pierwszy strzał, jak zabili psa. Wtedy spędzili wszystkich kobiety i dzieci do jednego domu. Przyjechało dwóch Niemców, sprowadzili Niemców, bo zostaliśmy oskarżeni, że pomagamy Żydom. I to była prawda, że pomagaliśmy, bo Żydzi nie mieli się gdzie podzieć, bo to było po Holokauście, więc się tuwali po lesie. I w nocy przychodzili do Polaków po kawałek chleba, przy odziewek, to przynocować w oborze czy gdzieś w stodole. No kto mógł odmówić? Tak tych Żydów oni tam znaleźli, kilku rodzic zabili. Zresztą mogili razem leżą z nami też. I wtedy wszystkich wymordowali. Ja tylko jeden wyszedłem w ostatniej chwili. Jak to było straszliwe, wprawdzie tam nożami i siekierami nie mordowali. Tylko Niemiec siedział w stodole, jak to klepisko jest, miał na krześle amunicję. Drugi Niemiec razem z Ukraińcami, Ukraińców chyba było ze 100, rozbierali. Wszyscy rozbierali tak, jak oni mówili, już Ukraińcy, tylko w trusikach, tak gdzieś tam w jakiejś bieliznie pędzili do tego i matki z dziećmi tam na miejscu to strzelą. Nie wiem, w jaki sposób to się działo, to musiało być okrutne. I tam jest ich mogiła. Ale jaka była moja sytuacja? Otóż ja dopiero wieczorem, bo we wsi Rudniki, bo to w Rudniku tam miałem kuzynów. Ktoś przyjechał, mówi, że w Obórkach wszystkich wymordowali i żebym uciekał, bo mnie jak złapią, to już jednego złapali. Bo nie tylko ja, drugi też uciekł, to go złapali.
kuzyn mój. Więc trzeba, zbliża się wieczór, to był 13 listopada, to wieczór bardzo szybko przychodził, więc ja, no jak instynkt do lasu każe iść, ja idę do lasu, idę, no po prostu nie chciałem, jak ja posłyszałem, że wymordowali, to nie chciałem wierzyć, po prostu ta kobieta, która przebiegła do mnie, Polka, i rzuciła mi się na szyję, mówi, uciekaj, bo wszystkich wymordowali i ratuj swoje życie młode. Więc ja mówię, co, jak to jest, no to prawda. No, ja, wobec tego, no, była mi taka sytuacja w obliczu tego, jak widzieliśmy, jaki był Holokaust, jak Żydów mordowali, jak już były wypadki, że Polaków tam pojedynczo brali. Zrozumiałem, że może to i prawda, ale nie byłem jeszcze pewien. I poszedłem do następnej kolonii polskiej, przez las przedarłem, już było ciemno. Tam oni nic nie wiedzą o tym, absolutnie. Mój, to jest niemożliwe, nieprawda. Idę bliżej do następnej kolonii polskiej, która jest tuż przy Oburka, pół kilometra przez las. Tam też nie wiedzą. No bo dlatego, że komunikacja między nami, to teraz są komórki, telefony, a przedtem to trzeba było przyjść i powiedzieć. To taka była komunikacja. No to kto mógł przyjść, jak tam wybili wszystkie? Jak raz tam nikt, a po lasach bali się już chodzić, bo dużo bardzo za Żydami chodzi Szucmani, więc... I w takim wypadku ja doszedłem do wniosku, że ja muszę uciekać do dużej aglomeracji polskiej, bo tutaj wszędzie do kogo pójdę, bo byłem na statusie Żyda. Ja straciłem rodzinę, kochaną rodzinę, straciłem dom. Ja nie umiałem żyć bez rodziny, absolutnie. Ja byłem całkowicie bezradny, nie wiedziałem co robić, jak żyć bez rodziny. Jeszcze w takiej sytuacji, że nie pójdę do kogoś i ten ktoś odpowiada, bo jak mnie tam znajdą, to nie tylko mnie, ale i ich wymordują. Więc ja nie mogłem, to jest wielka odpowiedzialność. Usiadłem myślami i obrałem sobie kierunek do Łódzka, 50 km w nocy. Muszę tą trasę pokonać. To była dramatyczna droga, straszna. Tylko, że ja byłem silny młody chłopak, wysportowany, więc ja wytrzymałem to wszystko. Wprawdzie załamałem się w wodzie, bo to był lód już wtedy, był listopad, ale był lód i śnieg leżał, cienko warstwo. To mnie utrudniało, bo pierwsze było widać, ale ja lasami szedłem. Musiałem przejść koło posterunku policji w jednym miejscu, bo w drugim miejscu bagna takie, że nie przeszedłem. Bo świtało, więc ja skorzystałem, że chłop jechał gdzieś do lasu po drzewo i ja wyskoczyłem, wziąłem za drabinę i tak przeszedłem koło posterunku policji. Policjanci widzieli, ale myślę, no dziadko jedzie, a tutaj jedzie on pomocnik, gdzie trzyma się. Jak wyszliśmy jakieś 200 metrów od tego posterunku, było szaro jeszcze, to ja wtedy minąłem tego chłopa i zacząłem uciekać, nie wiem co on myślał wtedy. I do lasu i potem już przez ten las, jeszcze kilka kilometrów przez las dostałem się do pierwszej kolonii polskiej, gdzie miałem przyjaciół Polaków, którzy mnie ogarnęli tam. Przede wszystkim zrobili mi masaż sznów, zaczęli mnie rozdzierać. Potem dali mnie herbaty gorącej z samogonem, te wódki, samogon. Ja nigdy nie piłem, mnie się w górę zwirowało, pod pierzynę mnie wsadzili, a to wszystko moje mokre odzienie schnie na tak zwanych grupkach, na piecach, a ja śpię. Potem jak się obudziłem, ubrałem się i też u nich nie mogę być. I dalszą drogę. Miałem przy sobie dowód osobisty, bo mając 17 lat przeszedłem rejestrację wojskową. Taki był obowiązek przed wojną. I wszyscy dostawaliśmy dowody osobiste wtedy. Ten dowód osobisty był moim jedynym dokumentem, że ja jestem Polakiem, a nie Żydem. Bo no, oni jeszcze sprawdzali, wiecie Państwo, w jaki sposób, ale pierwsze rzecz to jak pokażę dowód, jak pójdę tam, że nie wiedzą, co się stało w Oburkach, bo tam też oni nie wiedzieli. Jak będę koło Łódzka gdzieś, no to Polak idzie, do kogo? Do swojej mamy idę, powiedzmy tak. Ale jakoś nigdy nie zaczynał. Dostałem się do Łódzka i tam miałem kuzynów. Oni mnie ulokowali w wielkim młynie, takim ogromnym, który bardzo dużo, tam 60 ton na dobę przemielał, dla Niemców miał. I tam były warunki do skrycia się w razie czego. I tam już czuwała nade mną, ja nawet nie widziałem, organizacja podziemna polska, ale oni mnie nie powiedzieli. Oni wiedzieli, kto ja jestem, a ja przed nimi ciągle nie mówiłem, bo nie chciałem się zdradzić. A oni czuwali nade mną i oni znaleźli broń dla mnie i powiedzieli tak, hej, stary, chcesz iść,
chcesz iść do lasu czy nie? Ja mówię tak, ale mówi tam do lasu, to tam gęb do jedzenia jest dużo, tam trzeba mieć jakąś sprówę. Musimy sprówę mieć jakąś. No ja miałem, pomogłem im w tym, dostałem, kupili mi pistolet, karabin krótki, Lebela taki francuski, bo długi to by się nie dało. I czekaliśmy, było lato, to znaczy tak nie lato, tak sierpień był, przy końcu sierpnia. Było gorąco, ale czekaliśmy, kiedy będzie deszcz, żeby można to się ubrać i to w płaszcz włożyć, bo żeby to ukryć wszystko. No ja przeszedłem przez tą ulicę, już Szucmanów nie było, już byli wszyscy w polu, w lesie, ale Niemców było pełno, żandarmerii. I ja takim koło tych Niemców idę chodnikami, a ja idę szosą, koło nich cały ze strachu mokry, cały kilometr, ulica Jagiellońska w Łódzku, jak ktoś zna Łódzk. I wreszcie tak doszedłem do Kiwerc już między ludźmi idąc, bo tam pieszo ludzie szli do Kiwerc. Przyszedłem, tam już było namiar do partyzantki AK i dostałem się do obrony, samoobrony Przebraża. Tam mnie skierowali, byłem tam żołnierzem za K w obronie Przebraża. Myśmy tam walczyli z Ukraińcami i to była jedyna placówka większa, która przetrwała to wszystko. Nawiązując teraz do tego, do pamięci. Więc ja mam tu ograniczony czas, prawda? Nie mogę rozwijać za dużo, ale tak więc to powiedział w skrócie. Ale chcę powiedzieć, na czym, jak już ta pamięć jest nasza ważna. Jeżeli byśmy zapomnieli, to coś ci biegacy, którzy tam zginęli, myśmy mogli tam też, ja mogłem tam też leżeć. Więc pamięć tam wołają te prochy do nas. Te popioły naszych osiedli spalonych, te spalone świątynie, prochy z popiołem wołają, żeby nie zapomnieć. I dlatego trzeba pamiętać. To, co powiedział pan Stanisław, że powinna być uchwała Sejmu i ja wierzę głęboko, że będzie, że ten rząd jednak powinien to zrobić i zrobi. I 19 zdaje się będzie sesja i oni powinni to uchwalić, powinno to być ludobójstwo. To musi być ludobójstwo, a na Ukraińców nie ma co liczyć, dlatego że czas zaciera. Gdyby to było, zaczęło się jeszcze na świeżo, to stare pokolenie wiedziało, o co chodzi i nie śmiałoby tego zaprzeczyć. Natomiast teraz nowe pokolenia, wychowane na historii kłamliwej całkowicie, oni nie mają żadnych... Ukraińcy, jako oni nie mieli państwowości nigdy, ale oni też nie mają tradycji wolnościowej, tak jak u nas były trzy powstania, które kreowały bohaterów narodowych. I ten naród ukraiński łaknie bohaterów. To nacjonalizacji wykreowali bandytów od tego, no jak żeby się było, bandery. I ja mam teraz dwóch ukraińskich inżynierów, którzy koło mnie tam mieszkają. Bardzo sympatyczni chłopcy, bardzo inteligentni i ja do nich nie mam urazy, ale oni są tak okaleczeni, że to nie ma nas z kim mówić. Oni mówią, że u was był Piłsudski, nacjonalista i bohater, a u nas był nacjonalista, Bandera też bohater. No. I to, bo im tak mówią. I oni to mówią całkiem, po prostu oni w to wierzą. I póki i trudno liczyć na to, żeby to się zmieniło. No ale jakaś egzystencja między naszymi krajami musi być, bo to wymaga sprawa polityczna bardzo ważna. Jesteśmy zagrożeni od tego. Ja na przykład powiem szczerze, to chociaż jestem, to się więcej boję tego Putina niż tych Ukraińców. Bo pierwsze, my cywilizacyjnie stoimy wyżej niż oni, populacyjnie nie mniej. I myśmy sobie radzili w gorszej sytuacji, natomiast z Putinem my nic nie poradzimy. No, ale sprawa pamięci musi być uchwalona i musi być takie moje zdanie. Jakieś pytanie, to ja bym chętnie odpowiedział. Proszę bardzo. Pan napisał ostatnią książkę Kole Hubka. Nie, Dużo Hubka. O, przepraszam, to mi się... Dużo. Bardzo ciekawa książka, czytałem ją z jednym tchnieniem. I czy pan postać Stanisława, czy pan przyrównał tą postać do swojej osobowości? To takie pytanie zawsze mam. To była podobna, ale to autentyczna postać Stasio. Autentyczna postać, że to wygląda na to. Ja to czułem, co i on. Ale to takie pytania mam zawsze. Ale nie, on był
I teraz on, ja jego bardzo szukałem, jak książkę pisałem. Dowiedziałem się, że on podobno wjechał do Kanady i nie żyje. Ale czy to prawda, to nie wiem. Jeszcze mam do pana, panie Feliksie, tak, takie pytanie, ponieważ ja też za pana wzorem piszę książki. Moja pierwsza książka to była Smutne niebo, odwójne do Wrocławia, a druga Lotnicza pętla pamięci. Aha. Książka o kresach, ale... To pan, co to jest na tych latach kiedyś tam tych ruskich? Tak, ja wiem, to ja pana znam. Tak, pan do cikierki przychodzi. Trzeba pilnować czasu, żeby tak, tak, tak. Przerwa zmieniła nazwę, ponieważ boję się jeszcze zniszczających Ukraińców tutaj w Polsce. Nie, oni panu nic nie zrobią. Oni tu przyjeżdżają zarobić. Teraz Polska im potrzebna, a wtedy to my byliśmy na mięso. Ale ja jeszcze nie skończyłem, jeszcze jeden pan wybaczy. Ja zacznę pokus, ale pan też, ponieważ będzie w telewizji wszystkie. Nie, no nie skończę. Dobrze, kochany, dziękuję bardzo. Jak najwięcej trzeba powiedzieć. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, bo tu pan Stanisław przytoczył szereg przykładów. Ja powiem autentyczne. Tu ja jeszcze byłem świadkiem, to z autopsji wprost wzięte. 43 rok, Wigilia Bożego Narodzenia. Czyli byliśmy na przełomie lat 43-44. Ja w Łódzku jest przedmieście Gnidawa. Tam ja miałem kuzynę, tam się ukrywałem. Tylko już w tym czasie mnie nie było tam. Ale to było Boże Narodzenie i ja szedłem do nich, żeby Wigilię spędzić. Zostawiłem broń w partyzance, wszystko, tylko miałem ten dowód i szedłem do nich na Wigilię, a po drodze w Łódzku mnie inni przyjaciele zatrzymali, ja do nich nie doszedłem. Okazuje się, w nocy był napad i wyrżnęli Ukraińcy 50 osób tylko nożami i siekierami. Ani jednego strzału. Dlaczego nie strzelali? Mieli broń, ale nie strzelali, żeby nie spłoszyć w drugich domach. I to wszystko ja widziałem. Widziałem, jak Niemcy za bratami czak, to wszystko fotografowali. Ja widziałem, no nie chcę opisywać drastycznych scen. Widziałem tak straszne, że po prostu, no to było siekierami, nożami mordowane. Dzieci czworo, bo to były Polacy, tak jak śledzie w tym domu, bo to uciekinierzy, którzy od Ukraińców uciekli i zamieszkali w przedmieściu. Tam było już bezpieczniej. To te dzianciątka takie może 4-3-letnie, główkami w tą stronę, dwa, to wszystkie główki rozrąbane. No proszę, to zaczynamy przykład. Babcia, która podnosiła się, bo świecił latarką widocznie, bo światła nie było tam, a oni mieli latarkę. To takie ogromne oczy, tu rozpłatana siekiera, ani kropli krwi. Ale był lekarz tam, mówi, widzicie państwo, co w strachu jest? W głowie nie ma żadnej krwi. Samo uderzenie wystarczyło, rozcięte i ona tak zamarła. Okropne to było. I zrobili to prości, zwykli Ukraińcy sąsiedzi. To byłoby wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Dziękuję panie Franciszku. Dziękuję bardzo. Panie Feliksie, proszę państwa, to nie było zmyślane, to jest prawdziwa historia. Ale jak się słucha takich opowieści, to wydaje się, że to jest film, że to jest bajka, że to jest jakiś straszny koszmar, który nam się przyśnił. A myśmy ten koszmar przeżyli. To było autentyczne. To było prawdziwe. Proszę państwa, jedną z takich wyrafinowanych metod mordowania Polaków była tak zwana rękawiczka. Nie wiem, czy pan słyszał, panie Franciszku. Słyszałem to. Rękawiczka. Nie widziałem. Tak. Rękawiczka. Polegała na tym, że dowódca drużyny tych bandytów, którzy szli mordować, dawał polecenie swoim bojowcom, że mają pójść do tej wsi i przywieźć 15, 20, 30 rękawiczek. Co to znaczy? Brano Polaków, przywiązywano do drzewa, do drzwi, do jakiegoś przedmiotu, następnie brzytwą albo nożem, tutaj nacinano skórę koło łokcia i żywcem ściągano aż do palców.
Mało tego, solono, solą jeszcze te miejsca, żeby ból był większy. I taki bohater później wraca do swojego dowódcy i mówi, mam 2 rękawiczki, 7 rękawiczek, 15 rękawiczek. To jest udowodnione, to są fakty, które historycy pokazują w swoich książkach, wymieniają je, pokazują miejsca, osoby, które w ten sposób zostały pozbawione życia. Polacy, proszę Państwa, żyjący na Kresach, przeżyli w czasie wojny 3 ludobójstwa. 3 ludobójstwa. Polska przeżyła generalnie 2 ludobójstwa, ale Polacy mieszkający na Kresach 3. Dlatego, że pierwszym ludobójstwem to było ludobójstwo niemieckie, ponieważ kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, to aż doszli do Lwowa. Później dopiero wycofali się ze Lwowa i to miejsce zajęli 17 września Sowieci. A więc pierwsze ludobójstwo to było niemieckie, drugie ludobójstwo to było sowieckie i trzecie ludobójstwo to było ukraińskie. 3 ludobójstwa. No tutaj my nie mówimy o tych zbrodniach, które wiążą się z tymi sytuacjami, czyli Syberia, straszliwa katorga, czyli roboty w Niemczech, kolejna katorga, wywożenie i mordowanie później w Katyniu i w innych, w Miednej i w innych miejscowościach oficerów polskich. To też się wiąże z Kresami, bo oni byli zabierani z Kresu. Czyli w Kresach się kumulowała właściwie cała zbrodnia II wojny światowej. Kresy przed wojną zajmowały 52% terytorium. To jest pół Polski. I w momencie, kiedy Sowieci nam odebrali te pół Polski, przestaliśmy istnieć jako państwo. Może warto jeszcze dodać, myślę, że pan Feliks potwierdzi, a także inni Kresowianie, że poza tymi, którzy byli zbrodniarzami, którzy byli ludobójcami, poza ogromną ilością tych, którzy mordowali, było też całkiem sporo Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Ach, tak. I my musimy o tym również pamiętać. Byli to dobrzy ludzie, którzy uprzedzali nas. To był przypadek między innymi mój. Kiedy miał się odbyć napad na moją wieś, przyszła do mojej matki Ukrainka i powiedziała, Mario, dzisiaj w nocy będziemy was mordować. My, Ukraińcy, będziemy was mordować. Ale ja przyszłam, żeby cię uprzedzić. Schowajcie się, ukryjcie się. Może uda się wam ocalić, może przeżyjecie. Ponieważ nie mieliśmy wcześniej przygotowanego schronu, a w wielu miejscach Polacy przygotowywali, kiedyś było wiadomo, że mordy trwają, to gdzieś tam te schrony przygotowywano. Jamy, jakieś takie skrytki, my tego nie mieliśmy. I ta dobra Ukrainka ukrywa nas w swojej stodole. Dzięki temu macie państwo mnie przed sobą, bo żyje dzięki tej Ukraińce. Ale trzeba sprawiedliwie mówić o tym, co się działo. Z jednej strony, że tak powiem, strukturalna rzeź, czyli przygotowana ideologia. Bo to nie było tak, że zbiera się grupa bandytów i postanawia, że dzisiaj mordujemy, a jutro nie. To była z góry zaplanowana, ideologicznie przygotowana rzeź, która miała na celu wyeliminować Polaków z ich ziemi. Wyrzucić, wypędzić, a jeśli się nie da, wymordować. To miała być przy pomocy zbrodni, ludobójstwa, absolutna czystka etniczna. Musieliśmy stamtąd odejść lub być wypędzeni. Zostaliśmy wypędzeni. Także na jednym skrzydle jest ta machina zbrodnicza, ale na drugim skrzydle jest duża część Ukraińców, która ratowała Polaków. Ja podam przykład mojej wsi, ale takich wiosek było bardzo dużo. Możemy mówić nawet o kilku tysiącach Ukraińców, którzy ratowali Polaków. I my dzisiaj nie obwiniamy wszystkich Ukraińców. My obwiniamy bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii, Ukraińskiej Organizacji, która była u podstaw budowania tego fundamentu.
Musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, o której nie powiedzieliśmy, że zarówno organizacje ukraińskie nacjonalistów, jak i Ukraińska Powstańcza Armia to były formacje pod ścisłą kontrolą wywiadu niemieckiego. To była agentura niemiecka i oni dokładnie otrzymywali instrukcje od Niemców, byli pod ochroną, a później wykonywali już na własną rękę te zbrodnie. I kiedy się czyta dokumenty, a jest ich bardzo dużo, to między innymi słyszymy albo czytamy, należy wymordować Polaków od do, od 16 do 80 roku życia. Wypalić pień wioski włącznie z drzewami. Takie są dokumenty. Nie da się dzisiaj faktów ukryć i cokolwiek mówi strona ukraińska, nie da się podważyć tego, że to było, że to się stało, że to miało miejsce. I mamy w tej chwili problem. Mamy problem europejski, bo jest, my Polacy wiemy, co się stało, bo jest sporo książek, sporo informacji, sporo nawet filmów dokumentalnych, które gdzieś tam zostały nakręcone i poświęcone tej sprawie. I my wiemy, jaka była prawda, my wiemy, jakie były przyczyny. Przyczyną była głównie ideologia nazizmu niemieckiego, która ogarnęła umysły ukraińskie. Bo oni chcieli, tak jak Hitler, tak jak Mussolini, chcieli mieć państwo na wzór właśnie faszystowskie albo nazistowskie. I to w ich dokumentach widać. Zresztą jeden z przywódców ukraińskich, ale innej orientacji, bo państwo muszą wiedzieć, że w czasie wojny były trzy orientacje podziemia ukraińskiego. Było banderowskie, było melnikowskie i było jeszcze trzecie. Bulby. Bulby. Bulbowcy. I ten Bulba w pewnym momencie w 1943 roku pisze list do Bandery i mówi: człowieku, mniej więcej, mówi: człowieku, co ty robisz? Dlaczego ty tych Polaków tak mordujesz? Nie musisz tego robić. My budujmy Ukrainę innymi metodami. Także między nimi też tam były wewnątrz spory. To już są jak gdyby takie subtelności w tej grze śmierci, bo to była gra śmierci. I jeszcze jedno, proszę Państwa. Tam dzisiaj na naszej polskiej kresowej ziemi spoczywa, jak mówię, około 200 tysięcy Polaków. Ale ogromna większość z nich nie ma grobów. Nie ma krzyży, nie ma znaków identyfikacyjnych, nie ma śladu pamięci. To są doły śmierci. Byli jak psy, jak zwierzęta, spychani tam do tych dołów śmierci. Bardzo często w tych dołach śmierci było po 20, 30, 50, albo jak w Hucie Pieniackiej, około 1000 ludzi w trzech dołach. No to mniej więcej w jednym dole kilkaset osób, prawda? Przesypani i dzisiaj tej Huty Pieniackiej nie ma. Cała wieś została zrównana z ziemią. Dzisiaj jak Państwo pojedziecie do Huty Pieniackiej, to spotkacie tylko pamiątkowy krzyż, który zbudowali ci, którzy przeżyli, bo trochę ludzi tam przeżyło. I to mamy problem, bo my mamy tradycje chrześcijańskie, katolickie, które wyraźnie nam apelują do sumienia. Jeżeli umiera nasz brat, siostra, ojciec, matka, to odbywamy ceremonię pogrzebową. Jest modlitwa, jest refleksja, jest cierpienie, jest płacz. Setki tysięcy ludzi, Polaków pomordowanych na Ukrainie, nie miało tego pogrzebu. I najgorsze jest to, że do dzisiaj my nie możemy tam pojechać i postawić tych krzyży, i postawić tych znaków identyfikacyjnych. A nawet jeżeli pozwoli nam władza ukraińska, to na tych tablicach nie można napisać prawdy. Można napisać zginął, można napisać został zabity, ale nie można napisać, że został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów. I to jest problem. Jak w tej chwili radzić sobie z sąsiadem, który nie dopuszcza prawdy do głosu?
który wychowuje młode pokolenie w totalnym kłamstwie. Dzisiaj wchodzi w województwie tarnopolskim elementarz dla dzieci, które idą po raz pierwszy do szkoły. I w tym elementarzu, ja go widziałem, ja go przeglądałem, bohaterem tego elementarza jest kto? Bandera. Dziecko w pierwszej klasie już ma wiedzieć, kim jest ten człowiek, który się nazywa Bandera. To jest wielki bohater, to jest postać mityczna, to jest ten, który chroni i wyzwala Ukrainę z wszelkich opresji. A my wiemy, że Bandera to był czołowy przywódca formacji ludobójczych. To był ten, który wydawał rozkazy, pod którego ogniem ginęły te setki tysięcy Polaków. Dzisiaj młodzież szkolną na Ukrainie uczy się piosenek, które się zaczynają od słów. Ja banderowiec, ja banderówka. Dziewczyny, chłopcy, którzy mają 12, 14, 15 lat, wbija im się do głowy, że oni są nie tylko służą idei banderowskiej, ale oni są banderowcami. Gdyby im powiedzieć prawdę, kim jest ten banderowiec, ten Bandera, ile rzek krwi płynie polskiej po tej ziemi, to być może ta młodzież byłaby inna, ale im się wmawia kłamstwo. I teraz sąsiadujemy między sobą, Polacy i Ukraińcy. I mamy dwa totalnie inne systemy wartości, proszę zwrócić uwagę. My to nazywamy zbrodnią, oni to nazywają bohaterstwem. My Banderę nazywamy zbrodniarzem, oni nazywają go bohaterem. Mało tego, to nie tylko rzecz polega na tym, że nazywają, że mówią, że porozumiewają się ze sobą, ale parlament ukraiński uchwalił ustawę, dokument wielkiej wagi. I w tej ustawie mówi się wprost, że Bandera, Szuchewicz, Klaczkiewski, Lewyt to są ci najwięksi zbrodniarze, to są bohaterowie Ukrainy. W tym dokumencie jest wprost napisane. I więcej, każdy, ktokolwiek powie, że Bandera był mordercą, idzie pod sąd. Więc gdybym ja był w tej chwili na Ukrainie i mówił to, co mówię, to od razu mnie zabierają do więzienia. Jak my mamy teraz, to jest moja troska, ja mówię to z troską, ja mówię to ze smutkiem, ja mówię to z bólem. Jak my mamy się porozumiewać z sąsiadem, który wyznaje absolutnie odmienny kodeks wartości? Jak się porozumiewać, kiedy na tego samego człowieka jedna ręka mówi zbrodniarz, a druga ręka mówi bohater? To jest problem, który państwo polskie również spycha na następne pokolenia. Ponieważ ja uważam, że to można było dawno rozwiązać, gdyby władze były mądre, kolejne władze, prawda, gdyby były mądre. Okazuje się, że do tej pory żadna z władz, żadna orientacja polityczna tego problemu w Polsce nie rozwiązała. W moim przekonaniu zarówno polski parlament, jak i polskie władze polityczne są odpowiedzialne za to, co się dzieje na Ukrainie. Bo gdyby ostro zareagowały w tym momencie, kiedy stawały pierwsze pomniki Bandery, Szuchewicza, Kłaczkiewskiego we Lwowie, w Stanisławowie, w Kijowie, gdyby władza zareagowała ostro, kochani, nie róbcie tego, nie róbcie, bo pójdziecie tak daleko, że później będzie się trudno z tego wycofać, to bylibyśmy dzisiaj w innym świecie. No, konflikty trzeba rozwiązywać, problemy trzeba rozwiązywać, bo świat jest taki, że rodzi konflikty, tworzy konflikty, ale trzeba z nich umieć wyjść. Tak jak Polacy z Niemcami, prawda? Też zbrodniarz, też morderca, Hitler. A jednak dzisiaj nie mamy pomników Hitlera w Berlinie, w Monachium. Nie mamy, bo ustawowo zostało to uregulowane. A przecież to byli zbrodniarze. Przez samych Niemców. Tak. Zostało to uregulowane przez samych Niemców. I to jest problem współczesnej Europy. Jak tę kwestię natury politycznej
rozwiązać teraz albo za kolejne 20 lat, kiedy będą to musieli rozwiązywać nasi synowie, nasze córki. I znowu tak samo się spotkają jak my dzisiaj i będą mówili to samo. To kiedyś kres temu trzeba powiedzieć. I między innymi robimy te spotkania po to, żeby budować świadomość Polaków, że chcemy wreszcie ten problem rozwiązać. Bo my wiemy, jakie były te zbrodnie. Jeszcze żyje bardzo wielu tych, którzy przeżyli, tak jak pan Feliks, jak ja i wielu innych. Ale już następne pokolenie, które nie przeżyło, ale wie, bo my o tym mówimy, są nasze książki. Bardzo nam zależy, żeby się pozbyć tego wewnętrznego dramatu, który w nas drzemie. Do dzisiaj, proszę państwa, wielu moich rówieśników nie może spać. Ja ostatnio rozmawiałem z panią, która kiedy jej wieś spalono i wymordowano całą wioskę, a ona ocalała cudem, tak jak pan Feliks, miała 2 czy 3 latka, rozmawiałem z nią i ona mi opowiadała przerażającą rzecz, że kiedy ocalała w tej rzezi, cała wieś wymordowana, dosłownie wszyscy, tylko ona jedna, malutka, 3-letnia dziewczynka, znająca tylko swoje imię, nawet nazwiska nie znała. I błąkała się tam wśród tych zgliszczy. Ktoś ją w końcu zabrał, ocalała. Ona do tej pory nie wie, jak się nazywa. Ona nie zna nazwiska swego, bo cała wieś została spalona. Nikogo z rodziny nie ma. Musiała przybrać sztuczne nazwisko. I ona mi mówi dzisiaj, że co noc śnią się jej tamte koszmary. Co noc płonie wieś, co noc mordują jej ojca, matkę i ona pod tą matką i ona pod tym ojcem leży. I później się w spodniach wydobywa i w ten sposób ocalała. To są straszne, przerażające rzeczy. My nie chcemy już o tym myśleć. Nie chcemy już o tym nawet mówić. Ale konieczność tego wymaga, ponieważ są takie czasy, że kiedy nie będziemy mówić prawdy, to zginie pamięć. A jak zginie pamięć, to zginie sens życia. My nie chcemy doprowadzić do tego, żeby życie przestało mieć sens. My chcemy, żeby to życie miało sens, żeby miało jakąś wartość. I dlatego o tym mówimy, upieramy się, będziemy o tym mówić długo, tak długo, jak długo nam starczy sił. Jeśli państwo macie pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę. No bo tak, pan mówi do tych ludzi, którzy chcą słuchać, którzy wiedzą. A ja się tak teraz przed chwilę, bo słyszałam, że tutaj do Polski przyjeżdża dużo Ukraińców, że studiuje, że przyjeżdża dużo Ukraińców do pracy. Może im jakoś to mówić, żeby oni to później mówili swoim ludziom? Słusznie, słusznie. No jest to jedna z dróg. Ja myślę, że ci Ukraińcy, którzy są w Polsce, a w tej chwili państwo wiedzą, oficjalnie mówi się o 1 milionie Ukraińców, którzy są w Polsce, a nieoficjalnie mówi się o 2 milionach Ukraińców, którzy są w Polsce. To zdaje się, narasta nam nowy problem. W moim przekonaniu narasta nowy problem, jeżeli mądrze nie zorganizujemy wokół tego problemu jakiejś świadomości zbiorowej, prawda, żeby to, że tak jak pani mówi, że to ogarnąć jakąś myślą trzeba, prawda, jakimś sposobem na uczelniach, w szkołach. Uczelnie przez nich są też opanowane. Uczelnie na Wrocławska też. Także ja proszę państwa piszę do takiego czasopisma warszawskiego, Warszawska Gazeta, to jest taki tygodnik. Ja ostatnio pisałem właśnie o tym problemie, co z tymi Ukraińcami, to jest problem, który mamy rozwiązać. Także ma pani rację, stoimy przed dużym garbem, z którym coś trzeba będzie zrobić. Bardzo proszę. Pan, może pan, bo pan już mówił, może. Proszę, proszę bardzo. Ja chciałem zwrócić na to uwagę. Pan powiedział, co zrobić, żeby następne pokolenia nie zbierały się i nie dyskutowały o tym samym. Chciałbym przypomnieć taką sprawę, która była w Polsce, to się nazywało wybudowanie centrum wymordowanych, coś na wzór centrum wypędzonych. Proszę państwa, ja nie pochodzę z Kresów, ja pochodzę z regionu Polski, gdzie były takie, odbywały się takie sprawy jak to była miejscowość Ciepierów, nie wiem czy państwo wiecie co to jest, tam Niemcy wymordowali 4 rodziny polskie za ukrywanie Żydów, podpalając te rodziny polskie
podpalające rodziny polskie w mieszkaniach, i inna sprawa, pogrom kielecki. Moi rodzice mówili w trakcie, kiedy tam byli, kiedy tam żyli, że pogrom kielecki, to co się słyszało na okrągło, bo pochodzili z wioski, to co słyszeli wtedy, w tamtym czasie, że tam Żydzi to małe dziecko jednak w tej beczce gdzieś toczyli. Czyli to była taka, to było takie napędzanie, rozpędzanie. Teraz pan powiedział o tym, że Ukraińcy ratowali Polaków. Proszę Państwa, czy tutaj znowuż następny problem jest, czy nie należałoby w taki sposób też rozwiązać tego problemu, jeżeli jest coś takiego jak sprawiedliwy wśród narodów świata, czy nie należałoby nawiązać do czegoś takiego i tutaj też sprawiedliwi wśród i wyciągnąć te sprawy z Wołynia, z Kresów, gdzie Ukraińcy nas ratowali. Może jeżeli to zbierzemy te wszystkie rzeczy, bo tak, po co nam Jedwabne? Po co nam Bogłosie? Po co nam nasze matki, nasi ojcowie? Po co nam Ida? Czy my nie możemy tego wszystko zebrać w jedne jakieś centrum, czyli centrum wymordowanych i rozmawiać o tym jako o całości? Bo właściwie tak, ja byłem 7 w Warszawie. Ile tam nas było? 200 osób? Chodziło o ten protest pod Sejmem. 200 osób to było za mało, śmieją się z nas. Ile nas jest tutaj? No też nas powinno trochę więcej być, co nie? W Hali Ludowej powinniśmy być zebrani. Czyli jak zrobić, żeby tą sprawę nagłośnić, żeby ją zebrać właśnie w takie coś jak Centrum Wymordowanych, na wzór Centrum Wypędzonych, po to tylko, żeby, tak jak Pan powiedział, żeby nasze przyszłe pokolenia znowuż nie rozmawiały o tym samym, co my dzisiaj mówimy, czyli o niezałatwionych sprawach w sposób, jakby można powiedzieć, taki gremialny, całościowy. Bo tu mamy historię. Sekundę. Proszę Państwa, mamy wśród nas pana kuratora oświaty we Wrocławiu, pana Kowalczyka. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby on się włączył do tej dyskusji i między innymi odpowiedział na pytanie pana, jakimi drogami, jakimi ścieżkami powinniśmy wychodzić z tego problemu. Zanim oddam głos panie kuratorze, to powiem o jednej rzeczy, której chcielibyśmy się doczekać i to bardzo szybko. Mianowicie, żeby wiedza o Kresach, nie tylko zbrodni, ale na przykład wiedza o wielkiej kulturze Kresów, o wielkich zdobyczach artystycznych, literackich, twórczych, dotarła do naszej młodzieży. Ponieważ nasza młodzież dzisiaj ma nie tylko problem z nazwaniem polskich miast na Kresach, już gubi się pamięć, co to jest Lwów, co to jest Stanisławów, co to jest Krzemieniec. Już młodzież o tym zapomina, albo nie wie. Nie wie w ogóle. Byłoby dobrze, i cieszymy się, że jest pan kurator, żeby wiedza o Kresach weszła do szkół. Bardzo proszę, panie kuratorze. Chciałbym się powiedzieć święte słowa. Witam serdecznie Państwa. Identitas est mater societas. Tożsamość jest matką wspólnoty, a filarem, źródłem tożsamości jest prawda i pamięć. Pamięć o kartach historii, tych pięknych, dumnych i wielkich, ale także tych dramatycznych i tragicznych. Sprawą niezwykłej, najwyższej wagi jest, aby młodzież polska, w szczególności młodzież dolnośląska, o Kresach wiedziała, żeby na Kresy peregrynowała, żeby tam porządkowała polskie cmentarze, zapoznawała się z polską kulturą, żeby się Kresami zachwyciła, bo kto raz pojedzie, to je pokocha, żeby wreszcie Kresy kochała. I proszę Państwa, no w tym gronie nie trzeba powtarzać, że Kresy to jest pół polskiego serca, to jest pół naszej ojczyzny, to jest miejsce urodzenia wielu polskich znakomitości, artystów, naukowców, polskich bohaterów. To jest kilkusetletni, ogromny dorobek, którego młode pokolenie nie jest świadome. Nie jest świadome także dlatego, że przez ostatnich kilka lat redukowano rolę historii w naszym kraju. A więc trzeba
pozycję nauczania historii przywrócić, ale to nie wystarczy. Chciałbym Państwu zadeklarować, oznajmić i powiem mocniej, przyrzec, że tematyka kresowa i ta wspaniała w postaci osiągnięć dorobku i ta tragiczna, jak rzeź wołyńska, będzie w polskich szkołach, w polskich placówkach obecna. Że społeczności szkolne będą uczestniczyć w obchodach, uroczystościach, to też jest mało, w rozmaitych projektach, koncertach, wyjazdach, wymianach, spektaklach, projekcjach filmowych, w spotkaniach z tak wspaniałymi świadkami historii, jak pan mecenas. To głęboko poruszające dzisiaj było jego świadectwo i trzeba z tym świadectwem i świadectwem innych kresowiaków dotrzeć pod szkolne strzechy. To są wreszcie projekcje filmowe. Mowa tu była o filmie Wołyń, pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. To będzie wielkie wydarzenie. Film powstaje, powstawał w wielkich bólach. Ma wejść na ekrany w październiku, jak słyszymy. I teraz najważniejsze jest, aby młodzież, jak Polska długa i szeroka, ten film obejrzała. Żeby to było poprzedzone jakąś debatą. Żeby później zakończyło się też jakąś dyskusją. Jakimś spotkaniem ze świadkami historii. Jakąś mądrą, chrześcijańską. Kto w Boga nie wierzy, to niech by było uniwersalną polską refleksją. I teraz to nie wystarczy powiedzieć, że jest taki film, kto chce, niech idzie. Młodzież trzeba na ten film zaprowadzić. Całe klasy, całe szkoły. A skoro tak się sprawy mają, to jako kurator będę inspirował, apelował i będę obligował dyrektorów szkół do tego, aby na ten poruszający film, to jest pierwsze, można powiedzieć, takie artystyczne dzieło, które przynosi prawdę o tamtym czasie. To może być wielkim przeżyciem i to może być swego rodzaju katarzis, to może być odkryciem dla młodego pokolenia. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, bo mamy świadków historii, mamy znakomitego pisarza i Państwo pewnie chcielibyście też zabrać głos, to powiem jeszcze, że będziemy jako kuratorium oświaty kontynuować tę wspaniałą akcję mogiły pradziada Ocal od zapomnienia. No teraz od 2 do 7 przebywałem na Ukrainie, we Lwowie, przy Tomierzu, w Werdyczowie, byłem w Truskawcu, widziałem potężny pomnik Bandery, byłem we Lwowie, gdzie młodzi, nie wszyscy, ale niektórzy, chodzą w fatalnych koszulkach, ale im dalej na wschód, tym lepiej, tym lepiej. Tym jakby łatwiej się z Ukraińcami dogadujemy, w Żytomierzu pełna komitywa, w Berdyszowie nie ma o czym gadać. Ta Ukraina nie jest jednolita, tam jest z kim rozmawiać i jest do kogo przerzucać mosty. My musimy z nimi rozmawiać, nawiązywać kontakty z młodzieżą ukraińską, no, budować tę wspólnotę, nie wypierając i nie ukrywając tej okropnej prawdy, o której pan mecenas tu w poruszający sposób opowiadał. I tę akcję będziemy organizować, żeby to pojednanie oparte o prawdę, żeby jednak postępowało, żeby polskie nekropolie nie zarastały chwastami. Polskich grobów jest tam bardzo dużo, w tym wiele bezimiennych. Polskie cmentarze nie są dobrze utrzymane. Także ta akcja będzie rozbudowywana. Myślę, że są rezerwy, żeby ona była jeszcze intensyfikowana, żeby ona była jeszcze lepiej zorganizowana. Teren, czyli Dolny Śląsk, poza Wrocławiem, bardzo dobrze. We Wrocławiu, no powiem zupełnie szczerze i publicznie, trochę mało. To znaczy, chciałoby się, żeby jeszcze więcej młodzieży, jeszcze więcej kadry, jeszcze więcej opiekunów tam wyjeżdżało, no i syciło się kresami przy okazji dokonując bardzo pożytecznych uczynków, jakim jest porządkowanie polskich cmentarzy. Puentując i konkludując, chciałbym Państwa gorąco zapewnić, że wszystkie inicjatywy kresowe będą spotykały się z przychylnością, życzliwością i wsparciem ze strony dolnośląskiego kuratora oraz instytucji, którą kieruję. Bardzo dziękuję. Ja nie jestem mecenasem, a ja jestem jego ojcem. A, to przepraszam, przepraszam. Dziękuję panu. Ja jestem zawodowy inżynier. Pan inżynier, oczywiście. To krzepie serca, ale Państwo jesteście świadkami. Obiecał i teraz musi wypełnić. Panie kuratorze, trzymamy Pana za słowo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ostatnie 2 pytania, bo jeszcze parę słów o filmie. Bardzo proszę. Ja chciałbym powiedzieć, bo jestem tutaj urodzony, ale korzenie mam kresowe i byłem w 76 roku z moim ojcem na Kresach, ale ojciec
akurat ocalał w 1939 roku, właśnie wtedy, po 20 września, do niewoli poszedł, do niewoli niemieckiej, a nie rosyjskiej. I w związku z tym przeżył okupację w Niemczech, w obozie i chciał pojechać, bo kilka osób zginęło z mojej rodziny, bo że żyje jeszcze jeden Ukrainiec, który pomagał i chciał się z tatą spotkać. I ja uczestniczyłem w tej rozmowie, ale tylko na początku. Tato przysięgł, ja ci powiem wszystko, Ukrainiec. Ja się ukrywałem całą wojnę w kominie. Słyszałem, bo w moim domu były spotkania bandy z tego rejonu, ale ty przyrzec, że ty nikomu nie powiesz, dopóki ostatni nie umrze, bo inaczej te rezuny moją rodzinę zniszczą. Rodzinę ukraińską, nie mieszaną, ale przyjaźnie nastawioną do Polski. To jest, dlatego z tym ujawnianiem, to nie jest taka sytuacja, jak my ujawniamy właśnie w Yad Vashem Polaków, którzy ratowali Żydów. My musimy ich także ochraniać. To nazwisko można podać, ale czasami to można zaszkodzić rodzinie. To jeszcze nie te czasy. Moim zdaniem takie są, bo ja utrzymuję kontakty i wiem, że to jest jeszcze delikatna sprawa. Natomiast to, co możemy zrobić. Ostatnio mi wpadła w rękę tłumaczenie polskie encyklopedii halickiej, Chałycka encyklopedia, napisana w ostatnich latach, gdzie są wspomnienia wszystkich części, oczywiście chyba 50 stron, wszystkich oddziałów, tych, co mordowały Polaków. Prowidniki, żołnierze, kiedy, chwalą się po prostu. Uważam, i oni mówią, że takie encyklopedie to w innych miastach też są. My powinniśmy takie encyklopedie studiować, bo my mamy dowód, że to oni mordowali, bo my mamy wspomnienia nasze niepełne, ja mówię polskiej strony, ale tu są Ukraińcy, oni się sami poddają, bo oni mają taki czas. I to chciałbym powiedzieć, że jeden Polak, który jak dostał tą encyklopedię i poprosił Ukraińców, którym pomagał tu, żeby mu przetłumaczyli, przestał pomagać. Bo mówi, bo tam są nazwiska, ale nie tym Polakom, co tu byli, tylko tamtym na Ukrainie, bo tam są nazwiska tych ludzi, których ich ojciec pomagał, a oni byli w bandach, o czym on nie wiedział, a witali go chlebem i solą. Dziękuję. Proszę, ostatnie pytanie. Proszę mi jest powiedzieć stan świadomości. Ja byłem na emigracji i czytałem Kulturę pana Giedroycia, wydawaną za pieniądze polskojęzyczne. Opluwanie Polaków jest w modzie. Opluwanie Polaków jest w modzie. To, że Ukraińcy mówią, że to były wspólne, wzajemne rzezie, to jest zasługa Giedroycia i jego kultury. To on powiedział, że to nie były rzezie Ukraińców na Polakach, to były rzezie wzajemne. I pokolenie Solidarności, wychowane elita, wychowana na kulturze, jest wprowadzona w stan błędnej świadomości. Uważają, że tak jak mówił Giedroyć, że oj, nie dotykajcie przypadkowo Ukraińców z ich morderstwami, z ich rzeziami, bo nie zechcą być zgoła Ukraińcami. Przecież to jest absurd. I to zawdzięczamy panu Giedroyciowi. To, że właśnie istnieje, że podjął modę, która istnieje w świecie, opluwania Polaków. Ja na przykład, jak kontaktowałem się z Amerykanami, oni mówili, co byście zrobić z Żydami u siebie w Polsce? No, musiałem mu pół godziny tłumaczyć, zanim doszło do jego stanu świadomości, że bzdury plecie. Oczywiście. I to właśnie o tym należy pamiętać. Rządy, które podejmowały, no, wychowane na ideologii pana Giedroycia. No, pan Giedroyć wcale nie był etnicznym Polakiem, był mieszańcem litewsko-ukraińskim. Pan Giedroyć wprowadził ten zamęt i ten zamęt musimy unicestwić. Jak ja z młodym Ukraińcem rozmawiałem, to on mówił, to były wzajemne rzezie. Ja mówię, to nie były żadne wzajemne rzezie, to były rzezie zorganizowane przez waszych nacjonalistów. Mówię, przecież 10% zabitych Ukraińców jest w stosunku do, poprzez Polaków, w stosunku do tego, co oni zrobili. Mniej więcej taki jest, taki był odwet.
To... Ja, jedno słowo, to dałbym... Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem. Powoli kończymy, bo tak, tak, ale chciałem powiedzieć, bo to jest ważne że na naszej opinii. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o odwet z naszej strony, ja byłem żołnierzem AK, należałem do 27 dywizji tej sfalsyfikowanej potem przez Ruskich. U nas był taki rozkaz, że jeżeli którykolwiek, bo u nas chłopaki przeważnie byli skrzywdzeni przez Ukraińców, tak jak ja na przykład. Jeżeli ktoś by pozwolił sobie na jakieś samowolę i zabił Ukraińca bezbronnego, kara śmierci była i było wykonanie, były sądy kapturowe w naszych organach AK. I nasz kolega zginął po 3 miesiącach, dowiedzieliśmy się dopiero, bo nie chcieli mówić o tym. Dowiedzieliśmy się, za co zginął. Jemu wymordowali rodzinę, on poszedł, zabił Ukraińca i Ukrainkę, tam, którzy brali podobny udział, może i brali, ale on popełnił przestępstwo przeciw naszym prawom. No. I to jest dowód, jak Polacy nie żądali nawet, nie robili odwetu, tylko byliśmy zawsze w defensywie. Myśmy się bronili, a nie atakowaliśmy. Chyba atak był potrzebny dla profilaktyki, żeby zabezpieczyć się. To chciałbym to powiedzieć. Pan generał. Proszę Państwa, halo? Proszę Państwa, powoli będziemy kończyć, dlatego że czeka nas jeszcze dość długi marsz, ale zanim nastąpi następny punkt, zanim przejdziemy do następnego punktu, parę słów o filmie, który tak. Mieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Bardzo ważne. Technicznych filmu, fragmentu filmu nie będzie, przy innej okazji go pokażemy. Po prostu popsuły nam się urządzenia, które miały ten film zaprezentować tutaj. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć parę słów, ponieważ jestem w stałym kontakcie z reżyserem i z producentem, bowiem cały film oparty jest na moich książkach. Dokładnie na jednej, ale też niektóre wątki są wykorzystane z innych moich książek. Także ten film z punktu widzenia rzeczowości, prawdziwości, historycznej dokładności będzie filmem bardzo rzetelnym. To mogę Państwu dzisiaj powiedzieć. Ja ten film już widziałem. Reżyser ten film mi już pokazał. On w tej chwili pracuje jeszcze nad technicznymi nowinkami. Dźwięk, muzyka, inne rzeczy, natomiast fabuła, przebieg treści znam bardzo dokładnie. Zresztą znałem wcześniej, ponieważ w momencie, kiedy Smarzowski przyjechał tutaj do Wrocławia, żeby ze mną się spotkać i uzgodnić sposoby realizacji tego filmu, od tego momentu co miesiąc mieliśmy kontakt i co miesiąc rozmawialiśmy, w jakim kierunku ten film ma być zbudowany. Otóż wtajemniczę Państwa w początek tego filmu, żeby zorientować Państwa, jaki charakter ma ten film. Początek filmu zaczyna się od pokazania bardzo obyczajowej sceny. Odbywa się małżeństwo mieszane, Polka i Ukrainiec. Przegląda się temu małżeństwu siostra panny młodej i wpada w jej oko inny Ukrainiec. Zaczyna się dramat, ponieważ ojciec tej Polki postanawia ją wydać za bogatego sołtysa. I już na samym początku rodzi się konflikt. Prawda? Konflikt miłosny. Proszę. I dalej zaczyna się akcja, która zmierza do problemów już dużo ważniejszych i dużo bardziej dramatycznych. Zaczyna się wojna, pokazane są kilka scen wojennych i pierwszą z takich scen, która znamionuje już narastanie konfliktu między dwoma narodami, to jest scena, kiedy Ukraińcy uciekają z polskiego wojska,
mówiąc, nie będziemy służyć Panu, tylko będziemy budować swoją Ukrainę. I to jest ten moment, który widać już to pęknięcie. I następnie to pęknięcie coraz wyraźniej objawia się na kolejnych etapach tego filmu, kiedy napadają Sowieci na Polskę, Ukraińcy z entuzjazmem, podobnie jak Żydzi, witają Sowietów. Tworzą takie bramy powitalne, te bramy są opiecone, Ukrainki rzucają się na szyję Sowietom, podobnie jak Żydzi. Zaczyna się nowy porządek i to w filmie będzie zgodnie z prawdą historyczną pokazane. Pojawia się tam coraz więcej bohaterów. Później przychodzi czas Niemców, 41 rok. Z kolei Ukraińcy witają z entuzjazmem Niemców. I mamy już podwójną, jak gdyby, podległość. Słowem, no Niemcy obiecali samostyjną Ukrainę, tak. W każdym razie, gdybyście Państwo mieli wątpliwości co do procesów historycznych, co do mechanizmów wojennych, które są w tym filmie być może nieprawdziwe, to chcę Państwa zapewnić, że wszystko jest jak gdyby pod moją kontrolą, a moja kontrola polega na tym, że film, który opiera się o książki, oddaje całkowicie atmosferę moich książek, przedstawia tych samych bohaterów, które są w moich książkach, tylko oczywiście powiązanych już nieco innymi nićmi, bo fabuła tego wymaga. W każdym razie ten film ma charakter jak gdyby filmu historycznego, ponieważ znamiona wszystkich elementów historii są tam bardzo wyraźnie podkreślone. Jest to równocześnie film, który pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze pokazuje tamte obyczaje, tamte stroje, tamten sposób mówienia charakterystyczny dla Kresu, typowy między innymi w moim języku, którego Państwo tutaj słuchacie, typowy dla dźwięku, dla barwy języka, dla intonacji itd., itd. Więc będzie ta obyczajowa część, będą te śpiewy, tańce, niezwykle ciekawe, niezwykle barwne, niezwykle bogate będzie ten film, te takie obyczajowe sceny, a później, kiedy zaczyna się już rzeź Polaków, zaczyna się oczywiście dramat i zaczyna się ludobójstwo na wielką skalę. Jedną z takich scen, którą chcę Państwu przedstawić, bo ona będzie gdzieś na początku filmu, to będzie taka scena, kiedy w pewnym gospodarstwie wiejskim zaczyna się kradzież kur, gęsi, świni, czegoś tam jeszcze, i gospodarz postanawia złapać złodzieja. Zakrada się w nocy tam do tej stajni i czeka, aż złodziej się pojawi. W momencie, kiedy otwierają się drzwi i on widzi rękę tego złodzieja wchodzącego do stajni, ma siekierę i odrąbuje mu tą rękę, temu złodziejowi. Złodziej ucieka z tą urwaną ręką i nie wiadomo, kto to jest. Po kilkunastu godzinach chłop, który odciął tę rękę, musi wyjechać do jakiegoś urzędu i nie wraca. Natomiast do jego domu przychodzi Ukrainka i niesie wiadro. Kobieta odsłania to wiadro i widzi w tym wiadrze głowę, odciętą głowę jej męża. To jest jedna ze scen, która miała rzeczywiście miejsce, którą opowiadało, takich scen było więcej i ja również o takich scenach napisałem książkę. Także to jest oparte także o moją. I tych scen, które pokazują między innymi rękawiczkę, będzie tam scena ta z tą rękawiczką i będzie bardzo wiele innych scen, które pokazują okrucieństwo, ale pokazują też coś innego, pokazują też przyjaźń między ludźmi, jakieś takie serdeczne związki, jest wielowarstwowe. I tak generalnie mówiąc, będzie to film, który mówi o rozsypywaniu się tamtego świata, o degradacji wartości, o wyniszczaniu ludzkiej godności, o zabijaniu ludzkiej uczciwości itd., itd. Będzie to wielowątkowy, bardzo prawdziwy, bardzo rzetelny, bardzo uczciwy film. Tutaj widzę, zaraz Państwo zobaczycie pierwszą scenę.
główną aktorkę i jej partnera, a także jej kochanka Łapińskiego. Bo właśnie to jest główna aktorka, która, reżyser po prawej stronie, to jest główna aktorka, studentka szkoły wyższej. To jest reżyser po prawej stronie i autor muzyki. To scena skręcania filmu. To są producenci, to jedna ze scen, którą Państwo zobaczycie później w filmie. Również jedna ze scen, którą także scena w lesie. To jest reżyser. To jest członek AK, Armii Krajowej, który wypełnia taką rolę, o której tutaj mówił pan Feliks. To są sceny obyczajowe. To kręcenie filmu wracających żołnierzy z wojny. To jest moment sprawdzania dokumentów. No to są takie rodzajowe sceny, których jest tam dość dużo. To jest zima, ponieważ akcja zaczyna się w 1939, a kończy się w 1945 roku. To jest scena bardzo interesująca przed chwilą, mianowicie symboliczny pochówek Polski, bo było coś takiego jak symboliczny pochówek Polski, kiedy Ukraińcy wrzucali do dołów polskie symbole narodowe, flagi, orzełki, czapki żołnierskie, robili kurhany, to było symboliczne grzebanie Polski na polecenie arcybiskupa Szepeckiego. To tamta scena, tam przed chwilą widzieliśmy, a to są już sceny takie, rewizje różnego rodzaju na bazarach, no typowe, kresowe, obyczajowe scenki. Jak Państwo widzicie, stroje, sposób ubierania charakterystyczny dla tamtej epoki. Gdzie to było kręcone? Kręcone było w wielu miejscach, między innymi w Lublinie. Tam jest Muzeum Wsi Polskiej i tam większość scen była nakręcona, ale też pod Warszawą, pod Łodzią i w paru innych miejscach. To jest główna aktorka po prawej stronie i udziela wywiadu. Tak, to już był szeroki, panoramiczny, barwny film. Proszę Państwa, bardzo Państwa zachęcam do oglądania tego filmu. Za 2 miesiące już będzie on na ekranach. Natomiast dzisiaj zapraszam Państwa do telewizji wrocławskiej, godzina 21.15. Będzie film poświęcony również kresom. 21.15. W programie wrocławskim, czyli trzeci program lokalny wrocławski. Tak. Proszę Państwa, za chwilę udamy się na plac i maszerujemy według porządku, który tam organizatorzy nam zaproponują. Dziękuję Państwu za spotkanie. Książki do nabycia, jeżeli ktoś nie ma, dziękuję Państwu bardzo. Musi być z tego jakieś dobro, jakieś opamiętanie tych, którzy czynili zło. A my, przechodząc przez pamięć, przez te góry cierpienia, upokorzeń, bólu, my musimy wyjść z tego, chronić się, broń Boże, przed nienawiścią. Służymy Ojczyźnie i chcemy właśnie pamiętać o tych pomordowanych niewinnie ludziach w tą krwawą niedzielę. I tutaj ksiądz nasz Stasiu taką piękną modlitwę wypisał. Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie, Panie wszystkich ludów i narodów, który zawsze miłujesz wszystkie swoje dzieci, które stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo. W pokorze serca zanosimy do Ciebie nasze modlitwy. Za pomordowanych braci i siostry na południowo-wschodnich Kresach Gminy, na jaśniejszej Rzeczypospolitej, na wojnie. Za zamordowanych ojców i matki, za
niewinne właśnie dzieci, a Ukraińców także, którzy nie ulegając zbiorowej nienawiści, udzielali pomocy Polakom i za to zginęli, bądź cierpieli prześladowani. Za żołnierzy państwa podziemnego, którzy ginęli, ratując ludność cywilną. Okaż swoje miłosierdzie tym, którzy zginęli i przyjmij ich do bram nieba. Zlituj się również nad tym, którzy im śmierć zadali.